Wiele osób mówi, że tak naprawdę Ninjago skończyło się na sezonie 7, pomimo tego, że niedawno byliśmy świadkami zakończenia sezonu 16, który to dodatkowo domykał pewną klamrą dotychczasową historię krainy Ninjago. Dlaczego więc niektórzy ludzie tak bardzo nie lubią kolejnych sezonów Ninjago, co w zasadzie się mi nie podoba w tych nowych produkcjach? Nieraz mówiłem, że głównymi winowajcami są zmiany, jakie zaszły w tej kreskówce na przestrzeni lat, szczególnie właśnie po sezonie 7. Styl animacji, fabuła i zmiany w charakterach postaci, które mnie przypadły za bardzo do gustu, ale dzisiaj nie będziemy rozmawiać o tym, co jest nie tak z nowymi sezonami, tylko zajmiemy się tymi starymi. I zastanowimy się, czy tak naprawdę stare sezony da się jeszcze ocenić w sposób totalnie neutralny. No bo nie oszukujmy się, odbiorcami pierwszych sezonów byli widzowie, którzy są już w dużej mierze albo dorośli, albo w moim wieku, czyli licealnym. I nie dziwota, że drastyczne zmiany, których byliśmy świadkami, nie każdemu przypadły po prostu do gustu. Mówię tu o starszych widzach oczywiście. Więc nowi widzowie, którzy dołączali po drodze, nie oglądali starych sezonów, albo oglądali, ale nie na bieżąco. Jednak starsi są sceptycznie nastawieni do nowych przez pryzmat tego, że wychowali się na Ninjago, które wyglądało i było po prostu zupełnie inne. To prowadzi do tego, że starsi fani to tacy strażnicy, którzy nie przyjmują do siebie faktu, że nowe mogą w jakikolwiek sposób zastąpić pierwsze sezony. I nawet tacy fani jak ja, którzy nie zatrzymali się na sezonie 7, patrzą na te pierwsze sezony po prostu łaskawszym okiem. Ciężko jest ocenić krytycznym okiem produkcję, którą ogląda się od prawie 12 lat. Stare sezony wywołują nostalgię, która wydaje mi się, że jest głównym czynnikiem, przez który właśnie te pierwsze sezony są uważane za arcydzieło, zaś nowe jako takie schematy, które się powtarzają. Ja oczywiście tak nie uważam, jestem jednym z fanów, który sądzi, że nowe Ninjago ma swoje plusy, no i oczywiście minusy. I na przykład sezon 15 czy 16 w moim mniemaniu jest nawet lepszy od takiego pierwszego czy drugiego. Przecież jakby spojrzeć na to analitycznym okiem, to nowe sezony biją na łeb stare pod względem animacji, rozmachu, scen walki, paru innych rzeczy. Więc co tak naprawdę przemawia za starymi sezonami? Wydaje mi się, że pierwsze sezony kreowały historię i tworzyły nowe kreatywne rzeczy, których wcześniej po prostu nie widzieliśmy. Historia przedstawiona w pierwszych sezonach jest jak dla mnie, ale i także dla większości starych fanów, po prostu ciekawsza. Niektórym także animacja nie przypada do gustu. Od sezonu 11 Ninjago bardziej przypomina taką klasyczną kreskówkę, niż właśnie te wcześniejsze sezony. Animacja sezonów od 10 była bardziej klockowa, postacie wyglądały jak klocki i nie łamały praw fizyki, w przeciwieństwie na przykład do tej sceny. Właśnie takie rzeczy sprawiają, że stare Ninjago jest jakby nietykalne. I pomimo, że niektóre aspekty jasno przemawiają za nowymi sezonami, to na te pierwsze sezony i tak patrzy się łaskawszym okiem. I ochoczo rzuca się tekstem, że kiedyś to było. Odpowiadając na pytanie odcinka, czy stare sezony Ninjago da się ocenić obiektywnie, moim zdaniem tak. Uważam, że dla mnie byłoby to trudne, ale dałbym radę obejrzeć jeszcze raz pierwszy sezon, przeanalizować poszczególne punkty i porównać je do nowego Ninjago, no i końcowo na tej podstawie podsumować co lepsze. Dla nowych widzów byłoby to szczególnie łatwe, ponieważ są świadkami tego nowego, ale i także mogą doświadczać tego starego Ninjago. Łatwo się ocenia coś, czego jesteśmy świadkami na bieżąco i tak właśnie też oceniłem sezon 16. Jednak z kolei dla tych widzów, którzy oglądali Ninjago od samego początku, może się to wydawać wykonalne, żeby ocenić nowe sezony lepiej od starych. Tylko trzeba się jeszcze zastanowić po co. Chodzi mi o to, że nie ma potrzeby oceniania tych starych sezonów krytycznie, jeśli ktoś zapamiętał je w dobrym stylu i ma z nimi po prostu fajne wspomnienia. Po prostu nie widzę sensu, żeby wtedy coś do nich dodawać. Dla mnie te stare sezony to coś trochę innego niż nowe Ninjago. Owszem, nostalgia gra dużą rolę przy oglądaniu tych starych odcinków i nie ukrywam tego, że daje trochę fory tym starym sezonom ze względu na możliwości, jakimi dysponowali w tamtym momencie twórcy. Animacja nie mogła być po prostu na takim samym poziomie jak teraz. Aczkolwiek to wcale nie umniejsza, wręcz jeśli tak bardzo ochoczo i z zaciekawieniem na twarzy po raz kolejny włącza się te stare sezony, to jest oznaka tego, że jest to też po prostu dobre. Jakiś poziom po prostu musi reprezentować. Każdy sezon ma swoje plusy i minusy i na przykład uważam, że sezon 7, który jest przecież starym sezonem, nie jest w najlepszej kondycji, a taki 6 uważam, że jest najlepszym sezonem, jaki kiedykolwiek powstał. Więc to świadczy o tym, że nie każdy zagorzały fan Ninjago to Sknerus, który nie lubi nowych sezonów. W konkluzji stare sezony da się ocenić w sposób pełen obiektywizmu, aczkolwiek moim zdaniem nie zawsze jest to konieczne. Z mojej strony zapowiadam, że za niedługo będę rozpoczynał serię, w której będę po prostu robił takie retro recenzje każdego sezonu do 10, ponieważ wyższe sezony to już to nowe Ninjago i nie byłaby to wtedy retro recenzja. I tak. W tych retro recenzjach będę podchodził z chłodną głową, jednakże nie będą to klasyczne recenzje, a wezmę sobie poszczególne punkty, które są charakterystyczne dla danego sezonu i je będę analizował, czy są po prostu dobre, czy słabe. Jeśli chodzi o ten film, to ode mnie to na tyle. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Ja już się z wami żegnam, do usłyszenia i cześć.